tyle pieniędzy? Czy mi się tam chce lecieć tyle godzin? Ja nigdy mało nie co jest w stanie mnie teraz stąd wyciągnąć. Wiesz, to też ta pandemia chyba nauczyła mnie tego, że właśnie moje życie jest tam, gdzie ja jestem. Tak. Wypada, nie wypada, czy to jest modne, czy inni tak mają, czy nie mają. I ty wyznaczasz kryteria, tak jak ja to... Dzień dobry, Olgo. Dzień dobry. Nie daje mi spokoju puenta jednej z naszych rozmów, w której mówisz o tym, że obawiasz się stanu flow, ponieważ obawiasz się porzucenia. To jest dla mnie nowe i chciałabym, żebyś to rozwinęła. Jak to zrobić, żeby nie wejść za bardzo w nie swoje obszary, nie opowiadać o innych ludziach? Wiesz co, no w dzieciństwie coś takiego w sobie wykształciłam i zrozumiałam to dopiero niedawno i pomógł mi w tym doktorat, co jest bardzo ciekawe. Ja go długo piszę, między innymi dlatego, że też byłam w międzyczasie zdrowotnie, nie byłam w stanie pisać doktoratu, ale powróciłam do tego. No i zauważyłam, że kiedy się zagłębię w pisanie, w czytanie, pisanie, myślenie, to właśnie tracę poczucie czasu, jest mi tak dobrze, ale jak z tego wyjdę z jakiegoś powodu, no bo nie wiem, trzeba iść spać albo gdzieś pojechać, to potem boję się znowu tam wejść w ten stan. A on jest tak cudowny, ja go uwielbiam, a boję się wejść. No i właśnie sobie to rozsupłałam, że to jest taki mechanizm czuwania. Ja jako dziecko coś takiego w sobie rozwinęłam, że czuwałam, czyli... Że jesteś jakby... W gotowości. W gotowości dla innych? Tak, w gotowości dla innych do jakiejś interakcji z innym człowiekiem. A kiedy jestem w stanie flow, robiąc swoje rzeczy dla siebie, nie z kimś, no to nie jestem w gotowości dla kogoś innego. W ogóle ciężko się do mnie dobić i przemówić do mnie. I ja też nie chcę, żeby ktoś do mnie się dobijał i coś ode mnie chciał. No i co ciekawe, oczywiście tak to jest. Wszechświat dał mi ogromną szansę przerobienia tego tematu. W związku z czym osoba, z którą idę przez życie, nie dość, że właśnie próbowała się tam do mnie dobić, kiedy ja wchodziłam w ten flow, to jeszcze później pokazywała swoje wielkie niezadowolenie, że ja tam jestem sama w tym swoim flow. Co oczywiście mi się skojarzyło ze stanami z dzieciństwa, no bo po to to jest i nie oszukujmy się, w relacjach tych dorosłych, nazwijmy to romantycznych, najczęściej po prostu przerabiamy swoje tematy z dzieciństwa. A kiedy już jest dobrze między tymi dorosłymi, no to znaczy, że chyba najgorsze rzeczy są przerobione i po prostu już możemy być dorosłymi, że już te dzieci w sobie się nie uruchamiają. Więc to teraz jest bardzo obszerna odpowiedź. Nie umiem już złapać wątku, więc teraz tak, zostawię cię. Dobrze, ja sobie świetnie z tym poradzę, bo zadam ci kolejne pytanie. Sytuacja pandemii, która ciągle trwa, ona trochę sprzyja temu, żeby się wycofać. Wykorzystujesz to jakoś? Bardzo. Wiesz co, to jest w ogóle ogromny temat dla mnie, taki temat osobisty. Ta pandemia się tak rozhulała i lockdowny rozpoczęły się rok temu, czyli w 20. Półtora roku temu, tak. I wtedy właśnie byłam zmuszona zwolnić, przestałam jeździć, przestałam żyć na dwa domy, czyli w Warszawie i tutaj. I zdałam sobie sprawę, że właśnie mija 30 lat, czyli od 90, od momentu, kiedy ja zaczęłam tak żyć. Na dwa domy, co najmniej dwa, bo w 90 roku razem z rodzicami wyemigrowałam do Niemiec. Ja jestem nauczona, mam to po prostu wdrukowane, żeby żyć w jakimś takim rozkroku, ja to nazywam życiem w szpagacie, ale także w rozdwojonej uwadze. I
kiedy to zrozumiałam, że właśnie mija te 30 lat mojego życia po prostu ciągle w drodze i w tej rozdwojonej uwadze, we wszystkim rozdwojonym i językach i sposobach też patrzenia na świat, właśnie poczułam, jak jestem wdzięczna za to, że wszechświat i świat daje mi oto taką możliwość, żeby się skupić na jednym, żeby tą uwagę teraz ściągnąć, być tutaj. I bardzo z tego skorzystałam i nie brakowało mi tego jeżdżenia. Wręcz poczułam w ciele, naprawdę w ciele, jak schodzą ze mnie napięcia, bo to było związane z ciągłymi napięciami u mnie, co jest też dość prozaiczne, chociażby noszenie walizki, bo ja podróżuję najczęściej prawie wyłącznie sama, więc sama dźwigam te swoje walizki, a są one ciężkie, ponieważ lubię się przebierać w różne stroje i sprawia mi to dużą radość, więc też chętnie ponoszę konsekwencje noszenia samodzielnie tej walizki, ale to sprawia napięcia. I zobaczyłam, jak te napięcia ze mnie schodzą w czasie pandemii. Nie muszę też myśleć o tym, że gdzie ja znowu będę, gdzie jadę, muszę coś zamówić, prawda, lot, zaplanować, więc wcześniej ja po prostu dużo czasu też spędzałam w przyszłości. Nie w momencie tu i teraz, tylko w przyszłości. Trzeba coś umówić, z kimś się umówić, zaplanować, pomyśleć, jak się ubiorę, sprawdzić tam pogodę. Więc moja uwaga... Logistyka. Logistyka. Zamiast tutaj, jaka jest pogoda tu i co sobie tu ubiorę, to ja już musiałam sprawdzać na następne 2-3 tygodnie w Szwajcarii, a potem z tej Szwajcarii pojadę do Włoch, a potem będę w Polsce, więc to są różne w ogóle klimaty. I takimi rzeczami się zajmowałam. Nie chcę tego umniejszać, taki był fakt. No i przyszedł inny fakt, że właśnie osiadłam tutaj. I tak naprawdę dopiero w ubiegłym roku zaczęłam tutaj naprawdę mieszkać, bo wcześniej ja żyłam w szpagacie, więc nie mieszkałam nigdzie na 100%. Nawet kiedy byłam w Warszawie przez 8 lat, to prawie każdy weekend albo co drugi weekend spędzałam w Widzbarku, gdzie miałam mieszkanko na poddaszu u rodziców. I to jest dla mnie nowe doświadczenie. Mieszkać w jednym miejscu. Chcę ci powiedzieć, tak jak ty mówisz, że zaczęłyśmy od tego, że bałaś się wchodzić w ten flow, żeby ci nie odrzucono, ale ta pandemia i to wycofanie, osiągnięcie, no sprzyja temu, żeby w te stany popadać, tak? Ja na przykład mam coś takiego, że ja też chyba się łapię na tym, że no chyba to mam, albo już mam to uświadomione, że ja się czuję wartościowa wtedy, kiedy jestem potrzebna innym. Więc ja w pewnym sensie też się obawiam tego stanu flow, czy tego może wycofania w swój świat, bo wtedy nie jestem przydatna do innych, czyli też jakby w pewien sposób też znikam. Tak, tak. Coś takiego. I dla mnie, i też miałam taką, też sobie jak przyszła pandemia uświadomiłam, że mam coś takiego, że w wielu rzeczach biorę udział, bo się boję, że mi coś ominie ważnego. I jak przyszła pandemia i się wszystko zamknęło, to jakby zostałam w tym domu tak, o jak dobrze, że się nic nie dzieje. Nie ma presji. Nie ma presji, nie muszę nigdzie jechać, nie muszę w niczym uczestniczyć, nic mnie nie omija, bo się nic nie dzieje i wreszcie mogę, wiesz... Tak. Ja tego nie miałam silnie, bo czy ty teraz mówisz o FOMO, fear of missing out? No właśnie nie wiem, czy to jest to, ale chyba to jest to. Ja nie miałam tego silnie rozwiniętego, ale jednak zauważyłam to u siebie i to mogę powiedzieć na przykładzie świata kultury i sztuki. Ja kilka lat temu zaczęłam bardzo ekscesywnie korzystać z tego i odwiedzać różne wystawy, targi sztuki w różnych krajach w Europie. Na przykład byłam na Biennale w Wenecji 2 lata temu. Pierwszy raz w życiu, pierwszy i jedyny raz w życiu. Pamiętam, jakie to na mnie zrobiło kolosalne wrażenie, że jest coś takiego jak Biennale w Wenecji, w tak niezwykłym miejscu, jest sztuka i ja tam jestem dopiero pierwszy raz. Jak to w ogóle możliwe, że mnie takie coś właśnie ominęło? Całe życie mnie to omijało. I tak się tym zachłysnęłam, pływałam tymi vaporetto, słuchałam latino, kiczowatych kitów latino, bo młodzi Włosi tam tego też słuchali w tych motorówkach, więc tam się tego nauczyłam. I po 4 dniach tego życia w Wenecji byłam tak wypompowana, po 4 dniach oglądania cudzych emocji,
czy to w postaci wideo, czy gdzieś tam namalowanych, narysowanych, czy może odegranych, czy jako muzyka, ja miałam wrażenie, że ja po prostu tym wszystkim zwymiotuję i pomyślałam, idźcie mi z tymi swoimi emocjami i z tą swoją sztuką, cudownie, że to przeżywacie i macie do tego prawo, ale ja nie chcę z tym obcować. Ja nie chcę obcować z swoimi emocjami, a tym bardziej, jeśli tam jest jakaś przemoc i ty to przelewasz na płótno. Więc bardzo oczywiście ważne doświadczenie, które wypłynęło z ciała, że nic nie jest za darmo i znowu, uwaga, jeśli poświęcam swoją uwagę cudzym emocjom na płótnie, nawet jeśli jest to jakaś niezwykła wystawa, a ja tam jestem jako VIP i mam specjalne bilety, co mi bardzo imponuje, sama sobie tym imponuję. To i tak to nie jest za darmo. Nawet jeśli te bilety dostałam w prezencie, po prostu zapłaciłam swoją uwagą oraz dużą kwotą pieniędzy, nie oszukujmy się, to też kosztuje, żeby tam dolecieć i wynająć na tydzień w czasie Biennale tam mieszkanie czy hotel. Więc nauczyłam się tego na własnym doświadczeniu. I jak ja teraz tu dotarłam? Aha, że fear of missing out, ty mówiłaś. No to ja nie tyle miałam wrażenie, że mnie coś ominie, tylko ja sama nadawałam czemuś tak wysoką rangę, że sama siebie nie oceniałam wystarczająco wysoko w moich własnych oczach, jeśli nie spełniłam tych kilku kryteriów. Na przykład, jeśli nie byłam obeznana w jakiejś tam dziedzinie, powiedzmy, albo no później to się zaczyna śrubować, jak już byłam na Biennale w Wenecji, no to co następne chyba? No właśnie, albo ja myślałam o Miami, bo tam jest Art Basel Miami. I już rozważałam, i już miałam wybrane bilety, i potem pomyślałam sobie, tyle pieniędzy, czy mi się tam chce lecieć tyle godzin? Ja nigdy nie byłam w Stanach i ja nie lubię siedzieć z ludźmi w tym samolocie, już 2 godziny to jest dla mnie dużo. Czy ja tego chcę i jeszcze tyle za to zapłacić? O co tu chodzi? Więc u mnie nie tyle, że... Nie chodziło o to, że coś przegapię, tylko sama siebie warunkowo siebie kochałam. I pandemia, brak presji, brak tych wszystkich wydarzeń sprawiły, że było po prostu to, co było, na przykład sroki. I zaczęłam się temu przyglądać, po prostu w tym być. Nie miałam żalu, że czegoś innego nie. Nie miałam żalu, byłam nawet podekscytowana, co teraz będzie, no bo zaczynam mieszkać w jednym miejscu po raz pierwszy w życiu. No to zobaczmy, jak tu się mieszka, jak tu jest. No i okazało się, że jest bosko, jest cudownie. Nie chce mi się stąd nigdzie wyjeżdżać. Miałam kilka zaproszeń w tym roku w cudowne miejsca, też takie bardzo sprzyjający odpoczynkowi, do spa na przykład we Włoszech. I tutaj pojawiła się myśl, o której ty powiedziałaś, że ile kosztuje mnie ten urlop, czy to jest w ogóle tego warte. I to mi powiedział mężczyzna, z którym idę przez życie, który ze mną nie jeździ w te wszystkie miejsca, powiedział mi, pomyśl, czy to naprawdę jest dla ciebie odpoczynek w takim hotelu. Ty lubisz wstać rano i się do nikogo nie odzywać przez 4 godziny. W hotelu musisz zejść, w ogóle się najpierw ubrać, jakoś tam wyglądać. Śniadanie jest do 10, musisz się wyrobić. Tak, musisz się wyrobić do tej 10 i tam są ludzie, jest ich bardzo dużo, oni wszyscy wymagają twojej uwagi. Potem masz, powiedzmy, te zabiegi na ciało odprężające. Tak, ale one są na konkretną godzinę. Czy to naprawdę sprzyja twojemu odpoczynkowi i relaksowi? Musisz się tam dostać. Musisz, szczególnie teraz w pandemii są te jakieś tam, no różne trzeba spełniać kryteria, żeby wyjechać za granicę. Czy chcesz się tym zajmować? Czy chcesz przeznaczać na to swój czas? Żeby stać gdzieś w kolejce, coś tam, jakieś testy robić? No i nie. To życie bez napięcia przez ostatni rok było tak dobre, tak przyjemne z poziomu ciała po prostu, że muszę ci powiedzieć, i mówiłam to ostatnio tutaj do kolegi, który u mnie był, mało co jest w stanie mnie teraz stąd wyciągnąć. Tak naprawdę
żadne takie zewnętrzne atrybuty materialne nie są w stanie mnie wyciągnąć z tego stanu, czyli na przykład jakieś, nie wiem, konsumpcjonistyczne jakieś takie rzeczy. To, co może to zrobić i dlatego czasami wyjeżdżam, to są relacje, czyli coś nieuchwytnego, coś, co się wytwarza między ludźmi i co potrafi mnie niezwykle wzbogacać, o ile w tych relacjach mogę być sobą i jest przyzwolenie na to, żebym powiedziała nawet, no teraz się słabo czuję i nie będę się uśmiechać, bo mi się nie chce, na przykład. Więc tego typu relacje są w stanie mnie stąd wyciągnąć. A poza tym nie bardzo widzę jakieś powody, wiesz? A jak ty to doświadczasz? Ty mieszkasz też na wsi, nad jeziorem, w ogóle cudownie możesz pływać, masz bardzo blisko do jeziora. No właśnie, wiesz co, też ta pandemia chyba nauczyła mnie tego, że właśnie moje życie jest tam, gdzie ja jestem. W takim sensie właśnie, że to już jest nieistotne, co się dzieje dookoła. Ja mogę zajrzeć, popatrzeć, powiedzieć, kurczę, no fajnie, ale jakby tam, gdzie ja aktualnie przebywam, tam jest moje życie, więc już nie mam w ogóle takiego poczucia, że mnie coś omija. Mówiłam ostatnio o tym, że w tym roku nie pojechałam na konie. I przyjemnie mi patrzeć, jak ludzie, których bardzo lubię, tam są, ale już ja jestem tutaj. Tak? I tak jak ci mówiłam, moja książka się pisze tutaj, gdzie jestem, więc dla mnie i w ogóle powrót do miasta tak byłby bardzo trudny. Ja nawet jak na chwilę wyjeżdżam do miasta, to już czuję, że to już jest ta energia, która jest taka męcząca i że wieś mi ładuje, miasto mnie... drenuje. Dokładnie. Nawet Olsztyn. Nawet Olsztyn. To coś zabawne, bo to jednak jest małe miasto, ale jednak nawet Olsztyn. Czyli korki, pośpiech, hałas. Hałas. Też to zauważyłam, jak bardzo jest głośno. Ale też do tego dochodzi jeszcze hałas energetyczny. Nie wiem, czy ty też tak masz. Ja mam tak, że im więcej żyję w tym skupieniu, w uważności, też w ciszy, tym bardziej pojmuję sygnały pozawerbalne od ludzi. Ja często na przykład wiem, co oni myślą. Ja na przykład, wiesz co, czuję taką, to też jest chyba niestety taki efekt pandemii mało dobry. Ja czuję taką złą, zła energia, to jakiś taki wyświechtany jest, ale niech będzie. Na przykład czasami czuję to w jakichś dużych sklepach, typu, nie wiem, jakichś spożywczych duży sklep, gdzie jest kolejka. I widzę taką jakąś nerwowość w ludziach, tego, że oni tutaj przyszli, ale czują się niekomfortowo, że są inni. Czuję nerwowość na przykład w korkach. Nikt nie musi trąbić, ale ja czuję taką energię, że wszystkim się spieszy. Tak. A wracając teraz do naszego życia, ty do twojego, ja do swojego, czy możesz coś takiego o sobie powiedzieć, że no mówisz, że piszesz swoją książkę, czyli czy można powiedzieć, że ty kreujesz swój świat? No absolutnie, absolutnie. No to jest jakby dla mnie chyba najważniejsza rzecz, że jakby ja jestem twórcą i że to się wiąże z tym podążaniem ze sobą, prawda? Że wtedy się nie oglądasz na to, wypada, nie wypada, czy to jest modne, czy inni tak mają, czy nie mają. I ty wyznaczasz kryteria, tak jak ja sobie wyznaczałam wyśrubowane kryteria, że muszę jakieś tam wystawy oglądać, tak teraz oczywiście mogę wybrać, że już sobie takich kryteriów nie narzucam, więc też nie muszę się kierować zewnętrzną oceną innych osób, bo to ty dla siebie, ja dla siebie. Wyznaczamy te kryteria, tą wartość, co nam nadaje wartość, to każda z nas dla siebie ustala. Ale w moim przypadku nie mogę ci powiedzieć, że na przykład, nie wiem, że teraz w związku z tym, że ja kreuję własne życie, to na pewno mogę powiedzieć, że robię to z lekkością, ale nie brakuje tutaj wysiłku. Czyli w takim sensie, że na przykład moimi kryteriami są na przykład moje zdrowie, że staram się uprawiać sport, że staram się wysypiać. I to wymaga ode mnie dużej samodyscypliny i takiego, wiesz, że to nie jest tylko tak, że ja, nie wiem jak to powiedzieć, że rozumiem, że ja tak się osiadłam, wiesz, i niech się dzieje. A ja tak mam. No a ja jednak gdzieś, u mnie dyscyplina jest bardzo ważna w moim życiu. Ja mam, miałam przesyt dyscypliny, bardzo długo żyłam w bardzo ścisłej dyscyplinie, już jako 13-latka zaczęłam zarabiać i po prostu miałam tak ustawiony grafik w szkole w Niemczech i zajęcia pozalekcyjne, no i chyba w 14 czy 15
zarzuciłam tę dyscyplinę i teraz praktykuję coś innego. Podążam za intuicją i ja już, ponieważ jestem dla siebie naprawdę już dobra, to też mogę też zaufać samej sobie i mogę zaufać też swojej intuicji. I uprawiam sporty, odżywiam się bardzo dobrze, śpię regularnie i dużo, mniej więcej od 22 do 6. Dużo jestem w ciszy. No, robię te wszystkie rzeczy dla zdrowia i to nie muszę temu poświęcać uwagi. To jest, to przychodzi bardzo naturalnie, nie muszę się nad tym zastanawiać, nie muszę tego zaplanować, ponieważ tak się złożyło, nie wiem, czy to wypracowałam, czy tak mi to przychodzi z lekkością, że to się po prostu pokrywa z moją potrzebą, ja to po prostu robię. Doświadczam tego jako czegoś bardzo przyjemnego i lekkiego. I znam też inną jakość w sobie, kiedy to było dla mnie wysiłkowe. Kiedy właśnie planowałam coś, że rano na przykład medytacja, czy joga, czy tam bieganie. I wtedy to było dla mnie wysiłkowe, bo okazywało się, że moje ciało na przykład tego dnia nie chce biegać, tylko ono by chciało się porozciągać. I jeśli ja wtedy łamałam swoją wolę, bo tak często czytałam gdzieś w takich portalach motywacyjnych, że musisz tutaj, ten. No i łamałam tą swoją wolę i tak naprawdę opuszczałam siebie i swoje potrzeby. I wtedy odbierałam to właśnie jako wysiłek. I zaryzykowałam eksperyment, żeby podążać za tym, co mówi ciało. I jest dobrze. Myślę, że jestem gdzieś w połowie tej drogi. W takim sensie, że na pewno nie forsuję się. I jeżeli nie mam ochoty biegać, to nie biegam, ale nie mogę tego powiedzieć, że to rzeczywiście jest tak zupełnie, wiesz, że jestem w takiej ciszy i w takiej uważności, że tylko podążam za sobą. Może też dlatego, że w moim życiu jest bardzo dużo jednak rzeczy, które, obowiązków, tak to nazwijmy. Dzieci są. Dokładnie. Jesteś odpowiedzialna za innych ludzi. Jestem samotną mamą, więc tutaj nie tylko jakby moje wiesz, potrzeby się liczą, ale też muszę się dostosować do rytmu szkoły, zajęć dodatkowych, wiesz, potrzeb moich dzieci. I tutaj chyba jednak nie jestem na takim etapie, kiedy mogę całkowicie się sobie poświęcić. W związku z tym u mnie jest to jednak okupione wysiłkiem. Wydaje mi się też, że właśnie dlatego, że masz dzieci, jesteś zmuszona jedną nogą być w tym takim forsującym trochę systemie, ponieważ dzieci chodzą do szkoły i są włączone w ten forsujący system. Tak, ale nawet wiesz, jakby nie chodziły do szkoły, to ja nie mogę podążać tylko za sobą. Tak, oczywiście. Muszę podążać też za nimi. Tak, tak. W związku z tym to jest, wiesz, u mnie to jest ciągle takie balansowanie, wiesz, moje potrzeby, potrzeby innych. A to jest bardzo ciekawe, co teraz mówisz i bardzo bym chciała o tym z tobą porozmawiać w kolejnych odcinkach o twoim doświadczeniu macierzyństwa, o tym podążaniu. W ogóle jak to się ma do uwagi, no bo nie można opuścić tych dzieci swoją uwagą. Albo no, na ile można. To może zadam ci te pytania, zanotuję i zadam ci te pytania w następnym odcinku, bo to mnie bardzo nurtuje i to jest jeden z powodów, dla których ja nie decyduję się na macierzyństwo. No dobrze. A powiedz mi jeszcze proszę, to co teraz kreujesz albo co byś chciała kreować? No bo zaczynamy nowy rok, jak ładnie powiedziałaś. Ja też tak postrzegam cykl, że nowy rok się zaczyna we wrześniu. Co bym chciała kreować? Przede wszystkim chciałabym z większym szacunkiem traktować swój właśnie czas i uwagę, to o czym rozmawiamy, nie rozdrabniać się. Jeżeli komuś coś daję, to żeby to była moja decyzja, bo czasem jest tak, że to, jakby to powiedzieć, czasami ktoś coś od ciebie bierze, a ty nie zawsze masz ochotę dodać, tak? Czyli chcę być hojna, ale to ja chcę decydować wobec kogo, kiedy i gdzie. I to są moje takie, no to jest coś, o czym myślę teraz w tym nowym roku. A ja bym jeszcze chciała... bardziej stać ze sobą. Tak, ja też właśnie jeszcze bardziej stać ze sobą, a ja jestem gotowa na to, żeby wejść w ten swój flow. I wypowiedziałam już prawie wszystkie członkostwa organizacji, w których byłam. Też takie, z którymi kiedyś się bardzo identyfikowałam.
Między innymi dlatego, żeby nie mieć tych pokus, że tam się coś dzieje, jakieś są wspólne wyjazdy. Ja bym naprawdę chciała teraz przez rok nie brać w tym udziału. Być może za rok wrócę do tego, na przykład też do tych wyjazdów w związku ze sztuką. Nie chcę mówić, że nie. Ale czuję taką gotowość, potrzebę i w ogóle ekscytację, że teraz zamykam niektóre drzwi i tutaj się chowam w swoim świecie właśnie, zgłębiam go i siebie i zobaczę, co tam jest i będę coraz więcej schodziła tam do tego swojego flow. Jak zostanę porzucona, no to trudno, to nie będzie moja strata, tylko innych. Zobaczymy, co będzie. Kochana, to ja Ci życzę w takim razie powodzenia. Jak tam czasami wyjdziesz do świata, to się odezwij, ale no chyba płyń, tu... płyń. Ty do mnie będziesz przyszła, do mojego świata będziemy dalej nagrywać. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Jeśli podobają Ci się nasze filmy, to koniecznie zasubskrybuj nasz kanał, zostaw lajka. A to dlatego, że po pierwsze, będziesz na bieżąco, dostaniesz powiadomienie o tym, że jest nowy film, a po drugie, algorytm YouTube'a będzie wiedział, że są to treści godne polecenia i one wyświetlą się w większej ilości osób. W ten sposób przyczynisz się do tego, że więcej osób nas zobaczy. Dużą pomocą będzie dla nas także, jeśli zdecydujesz się wspierać nasze działania, działania Fundacji Sztuka Wolności i możesz to zrobić poprzez przelew bezpośrednio na nasze konto. Rachunek bankowy znajdziesz na stronie www.sztukawolności.org.pl, ale jest także inna możliwość. Sztuka Wolności ma swoje konto na Patronite. Zajrzyj na www.patronite.sztukawolności.pl.